uszkodzone drzewa i połamane kwiaty. Tak wygląda jedna z działek przynależnych do rodzinnego ogrodu działkowego Związkowiec. Widok ten to jednak nie efekt ulewnych deszczy, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w naszym regionie, ale akt wandalizmu, z którym od dawna próbuje walczyć właścicielka ogrodu. Pani Wanda Kupiec od 3 lat jest właścicielką działki położonej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Związkowiec. Nabyła ją z myślą o aktywnym wypoczynku na emeryturze. Niestety już po roku jej użytkowania pojawiły się pewne problemy. Wtedy dowiedziałam się, że tu jest mafia, nieduża ilość osób starszych, weteranów już tych działkowców, którzy choć mają swoje, to po prostu, które śliwki są dobre, kiedy ludzie od rana do południa pracują i idą normalni ludzie, bo to są wspaniali ludzie i normalni ludzie, idą sobie odpocząć na południe, to tu jedno bierze drabinę, drugie bierze wiadra i się, proszę Państwa, idzie zrywa to, co się komu podoba. Od drobnych kradzieży wszystko się zaczęło. Z czasem sprawa stawała się coraz bardziej poważna. Powiedziałam na głos ludziom, co się dzieje. Zaczęłam mówić, więc po prostu wytoczyli mi tak jakby wojnę. Kradzieże odeszły w niepamięć, ale rozpoczęła się systematyczna dewastacja działki pani Wandy, która z czasem przybierała na sile. Pierwszy taki ogromny wandalizm to był ten, że z obu stron alejki, proszę Państwa, przy siatce były prawdopodobnie mocnym środkiem randat, czy jak on tam się nazywa, były normalnie polane. Cały rząd malin, róże, które miały ileś tam lat, bo ja kupiłam już z tymi różami, cały po prostu kaskada róż, było to spalone, zwęglone. Po prostu zaczęły być rzucane butelki, rozbijane na mojej działce, zaczęły być nawet pojemniki. Ma tu jedna osoba z mafii, ma tu spalinową kosiarkę do trawy. To te pojemniki podobne do tych, co się kupuje tam właśnie z tymi olejami, z tymi, co tam potrzeba, proszę Państwa, znalazły się na mojej działce porozrzucane. Butelki potłuczone, cała po prostu składy butelek. Jak gdzie sięgłam ręką, to po prostu kaleczyłam ręce, bo wszędzie były potłuczone butelki. Kwiaty, które rosły przy alejkach, były wszystkie już nie ukradzione, tylko były po prostu połamane. Pani Wanda zdecydowała się zainstalować kamery. Niestety w nocy z 30 na 31 lipca sprawcy ponownie wtargnęli do ogrodu i zrobili tu spustoszenie. Uszkodzili drzewa, zarówno te starsze, morele, brzoskwinie, śliwy, grusze, jak i młodsze, czereśnie, jabłonie. Dodatkowo winogrono, pozostałe rośliny zniszczyli i podeptali. Sprawa, podobnie jak wszystkie pozostałe, została zgłoszona na policję. To, co się teraz wydarzyło, to jest normalnie horror. To jest obraz, ten obraz, który zostałam wychodząc ze szpitala, obraz nędzy i rozpaczy. Żeby po prostu drzewka powycinane, ucinane były w koronach, razem z masą owoców, żeby podeptane były kwiaty, wszystko. To są rzeczy, które ludzie po prostu normalni nie mogą sobie wyobrazić. To są wyraźne ślady, to co stwierdziła policja, to są ślady po pile jakieś, i to nie była ręczna całkiem, tylko na jakiś akumulator albo coś. I drugie to jest, było dwa narzędzia, i drugie to jest sekator, ale duży, bardzo duży sekator. Na powstałe szkody z przerażeniem patrzy prezes rodzinnych ogrodów działkowych Związkowiec Aleksander Gruca. Jeżeli ktoś w trakcie wegetacji, w trakcie owocowania wycina drzewa owocowe, czy niszczy te drzewa, i to widać, to nie wichura, tylko człowiek. Takiego człowieka ja nie nazwałbym nigdy działkowcem. Człowieka, który lubi przyrodę, który w społeczeństwie takim działkowców powinien przebywać. Dewastacja to, jak się okazuje, nie wszystko. Było mi grożone, że mam mieć spaloną jeszcze altankę. W każdym razie, że systematycznie albo stąd się wynoszę, mówiąc wulgarnie, nie chcę po prostu wulgarności, więc wulgarnie powiedziane to inaczej, albo mam się stąd wynieść, a jak nie, to zrobią wszystko, żebym się stąd wyniosła. Sprawą cały czas zajmuje się policja. Jak mówi prezes Aleksander Gruca, to pierwszy taki przypadek na terenie ogrodów Związkowiec. Co może zrobić jako zarządca tego terenu? Przede wszystkim muszę znać,
która to strona jest tą taką drażliwą, zaczepną i wówczas na podstawie naszych przepisów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu, regulaminu, możemy podjąć dwie decyzje. Pozbawienie członkostwa i wypowiedzenie dzierżawy działki. To są te ostateczne takie pozbycie się kogoś, kto jest na działkach osobą zakłócającą spokój. Pod warunkiem, że będziemy wiedzieć, kto to jest. Tak, tak. No niestety. W tej chwili pani kupiec chyba ze trzy takie pisma do zarządu złożyła, no ale ja naprawdę nie znam tych źródeł konfliktu. Była ekipa z policji, są robione dowodowe jakieś przedsięwzięcia związane z odciskami palców. Mam nadzieję, że będzie wykryty sprawca. I wtedy zakończymy sprawę definitywnie. Trzeba jednak pamiętać, że przed dewastacją i wandalizmem trudno się ustrzec, bowiem przed złośliwością drugiego człowieka nie uchroni nic.